Piotr Herman, szpiegu.pl. Cześć! Mamy dziś piękny środowy poranek. Słoneczny może nie jest, ale deszczowy też nie. Zimny nie, ale ciepły też nie. Jest po prostu idealny. Niestety, ale nie możemy iść na spacer, bo kontuzja nadal mnie trzyma. A jeszcze potrzebuję poradnej kawy. 30 czerwca. Dziś mamy 30 czerwca i 30. czerwoną infografikę, która prowadzi nas prościutko do kursu CCSIF, czyli Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu. CSI, Corporate Security Intelligence. F oznacza Fundamentals, czyli podstawy właśnie. Ale tak naprawdę, to nasza czerwona infografika prowadzi nas przede wszystkim prościutko do webinaru, webinaru, który już niedługo i o którym za chwilę opowiem. Jednakże jej tematyka to zarządzanie ryzykiem. Ryzyko oczywiście wchodzi w zakres bezpieczeństwa biznesu. Zarządzanie i już częściowo też, ale jak widzisz, temat jest znacznie, znacznie bardziej obszerny. Jednak zanim przejdę do moich mikro rozważań na temat zarządzania ryzykiem, to chciałbym Ci przypomnieć, że dziś, jak co każdą środę o godzinie 12, jak w Westernie w samo południe, Pojawi się premiera nowego odcinka podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Niemniej jednak dzisiejszy odcinek będzie inny od dotychczasowych, ponieważ dokładnie wyjaśnię Ci, dlaczego on nie jest taki jak inne odcinki. Serdecznie zapraszam. Długi nie będzie, ale myślę, że fajny taka mała perełka w OSS. Czemu nie? Jeśli chodzi o ryzyko, ryzyko to jest taka. Kombinacja wystąpienia określonego zdarzenia, które jest niebezpieczne, a także konsekwencji, które są związane z wystąpieniem tego zdarzenia. To jest ryzyko. Czyli w przypadku biznesu zawsze będzie ryzyko wiązało się z poniesieniem straty. Poniesieniem straty finansowej, poniesieniem straty wizerunkowej, no, poniesieniem strat związanych z utraceniem z utraconymi korzyściami, z utraceniem kontrahentów, dostawców, no naprawdę wachlarz jest szeroki, to się zawsze wiąże ze stratami. A wartość firmy, no ona zwiększa się wtedy, kiedy decydenci, szefostwo, kierownictwo tak buduje swoją i strategię, i swoje cele, aby one osiągały optymalną równowagę pomiędzy wzrostem hmm, założonymi zyskami, a właśnie ryzykiem. to bierze się pod uwagę. I jeśli nie, to często pozostaje się z przysłowiową, z przysłowiową ręką w nocniku. Dlatego zarządzanie ryzykiem polega na tym na czym. No, na identyfikacji zagrożeń musimy sobie te zagrożenia ustalić, ujawnić i musimy... Wiedzieć, co zagrożeniem jest, a co nim nie jest. Następnie polega na szacowaniu i ocenie tego ryzyka. No tu używamy już znanych, bo już mówiłem o tym, analiz, analiz przyczyn, analiz skutków, scenariuszy przyszłych zdarzeń. O metodzie scenariuszowej jako ulubionej i dlaczego? Mówiłem, mam nadzieję, że już pamiętasz. Kolejnym takim elementem zarządzania ryzykiem. Jest postępowanie z tym ryzykiem i samemu postępowaniu chciałbym poświęcić nieco więcej miejsca, i za chwilę o tym Ci opowiem. No i oczywiście monitorowaniu i przeglądach ryzyka. Monitorowaniu, co oznacza to już doskonale wiesz monitoring i influencing oraz przeglądach ryzyka. My musimy wiedzieć, czy to, co my ustali, um, określiliśmy jako ryzyko pamiętaj, możliwe ryzyko czy ono nadal. Występuje, czy nie. No bo co nam po ryzyku, które będziemy monitorować, które już dla nas nie jest żadnym ryzykiem. Jednakże nie można przewidzieć, nie można przewidzieć wszystkich możliwych zagrożeń. To jest niewykonalne. Jednak, pracując nad wieloma potencjalnymi stres scenariuszami, e, znamy konsekwencje, to znaczy prawdopodobne konsekwencje. I możliwe jest dokonanie oceny. Mm, takiej świadomej oceny priorytetów dla firmy priorytetów z punktu widzenia e, zarządzania ryzykiem cykl cykl bo my pracujemy w cyklach w procedurach tak w procesach cykl zarządzania ryzykiem są takie cztery kroki bardzo bardzo proste po pierwsze identyfikujemy zagrożenie po drugie decydujemy co chcemy chronić czy chcemy chronić i identyfikujemy wszystkie swoje słabe punkty, nasze, naszej firmy, naszej osoby, bo to też można przenieść do osoby przecież. Identyfikujemy środki, ustalamy środki, które mogą zmniejszyć to ryzyko, a dopiero wtedy przeglądamy swoje środki bezpieczeństwa, swoje siły, swoje środki oraz i tu mi się włączył budzik nieprawdopodobny. Chyba rodzina będzie wstawała. No, ale wrócę. Trzeba przejrzeć swoje siły i środki, środki bezpieczeństwa i przećwiczyć, przejrzeć plany bezpieczeństwa, które mamy, i przejrzeć plany awaryjne. To trzeba robić na okrągło. To jest nasz przegląd, nasz monitoring. Zarządzanie ryzykiem, co jest bardzo ważne, nie może działać ad hoc, bo to nie jest zarządzanie ryzykiem ad hoc to nie jest zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ryzykiem to jest, to jest ma charakter systemowy, procesowy i systemowy, a tylko po to żeby móc reagować odpowiednio wcześniej zawsze za, zanim ryzyko wystąpi, jeżeli ry, ryzyko wystąpi wdrażamy procedury i wiemy jak postępować, no na tym właśnie to polega, ponieważ w zarządzaniu ryzykiem mamy bardzo wiele opcji decyzyjnych i jakie to są opcje, czyli metody postępowania z tym ryzykiem? Powiedziałem już, działania zapobiegawcze, one dotyczą wszystkich procesów, które, które mamy w firmie, czyli planowania, produkcji, no nie wiem, gospodarki majątkiem trwałym, gospodarki finansami, zarządzania finansami itd. Kolejnym jest transfer ryzyka, to znaczy przeniesienie bezpośrednich skutków wystąpienia takiej szkody, lub też konsekwencji tej szkody, do no to, żeby było wystąpienie szkody lub jej konsekwencje, yy, szczególnie finansowe, na zupełnie inny podmiot, tak? Na kogo? No, na dostawcę, firmę usługową, firmę ubezpieczeniową, na klienta. No, to jest transfer ryzyka. Yy, innym postępowaniem jest redukcja ryzyka. No, mamy taką opcję, zredukowanie ryzyka, czyli takie działanie, które ukierunkowanie, ukierunkowane jest mm, nie tylko na zapobieżenie wystąpienia takiego zdarzenia losowego, bo tym jest ryzyko, ale też na ograniczenie jego skutków, na przykład poprzez zastosowanie kontroli jakości, to jest redukcja ryzyka, możemy mm, zastosować kompensację kompensację ryzyka, czyli takie działania, które skutkują yy, osiągnięciem zysku, który pokryje straty powstałe w innym obszarze działalności firmy. To znaczy, do tego służą na przykład rezerwy finansowe, tak? Tak działają również wielkie sieci handlowe. Mają dużą ilość punktów sklepów. Jeżeli jakiś sklep z jakiegoś powodu nagle poniesie stratę w wyniku zaistnienia, oczywiście, tego zjawiska ryzyka, no to sklep normalnie by padł, ale w tym momencie przerzuca się środki, pokrywa, bo są wypracowane gdzie indziej. I to jest, to, jest, to jest kompensacja ryzyka. Innym działaniem, jakim, jak sobie radzić z ryzykiem, to jest jego racjonalizacja. Racjonalizacja ryzyka, czyli ograniczenie go do określonego poziomu, czyli rozpoznanie ryzyk w odniesieniu do decyzji podejmowanych w przypadku ich zaistnienia. Najprościej, bo chyba, chyba plączę się, najprościej będzie to powiedzieć tak. Hmm. Racjonalizacja ryzyka polega na tym, że jak grasz na giełdzie, ustalasz sobie poziom strat, który możesz osiągnąć, i poniżej sprzedajesz, nie pogłębiasz strat. To jest racjonalizacja ryzyka. E, istnieje również taka opcja, która nazywa się retencją. Retencją ryzyka, czyli jego zatrzymaniem. Ono polega na stworzeniu specjalnego funduszu bądź innego zabezpieczenia na pokrycie szkód. W przypadku zaistnienia wystąpienia ryzyka, to jest tak zwana retencja aktywna, a jest również retencja mm, pasywna, i ona polega na tym, że y, nie, podczas y, oczekujemy wystąpienia ryzyka. Y, wiemy o wystąpieniu szkody w przyszłości, nie tworzymy specjalnego systemu zabezpieczenia, ale mamy możliwość pokrycia z bieżących funduszy firmy nie z funduszy wypracowanych gdzie indziej, e, tylko z naszej firmy i e, jesteśmy w stanie przetrwać. No to jest właśnie to, co mamy teraz. Wprowadza się lockdown i mamy środki, które pozwolą nam przetrwać. Lockdown jest ryzykiem, jest ryzykiem. No i, no i coś, co się robi mm, nagminnie, podświadomie, unikanie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem jest, ja dzisiaj napisałem to w, 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 w poście. Zarządzanie ryzykiem to jest trochę tak jak igranie z katastrofą naturalną. No, yy, często jest tak, że, że no nie da się zarządzać powodzią, nie da się zarządzać em, pożarem lasu, nie da się zarządzać trzęsieniem ziemi. Tym się zarządzać nie da. To jest ryzyko. Ale ale daje się Stworzyć procedury, mechanizmy, dzięki którym zminimalizujemy straty, dzięki którym wiemy, jak postępować. No, o to chodzi w zarządzaniu ryzykiem. Właśnie o to. Unikanie ryzyka. My możemy unikać ryzyka, ale. No, znowuż kolejny budzik mi się włącza. E, możemy unikać ryzyka, ale kolejne ryzyka będą się i tak pojawiać, bo tak jest. I no. Jest to opcja decyzyjna. Opcja, ale nie jest to. Najwłaściwszy sposób postępowania. Oczywiście są sytuacje, w których unikamy ryzyka, tak? Nie łazimy w nieznanej szemranej dzielnicy w godzinach już, kiedy jest szaro, ciemno, bo wiemy, że można dostać w łeb za rogiem. To jest unikanie ryzyka. To jest unikanie ryzyka, racjonalne unikanie ryzyka. I oczywiście istnieją wystandaryzowane zestawy zasad, zestawy ram, zestawy procesów, które można zastosować w firmie w zakresie zarządzania ryzykiem. Na przykład jest to międzynarodowa norma ISO 3130, 31K. To jest norma o zarządzaniu ryzykiem. Ona nie jest taka, że robić tak, 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 nie, nie, nie. Ona prowadzi zarączkę, żebyśmy w firmie mogli sobie poukładać ten obszar, jakim jest zarządzanie ryzykiem skorzystać, no to jest taki, taka ta norma, to jest taki nas doradca, jak stworzyć system zarządzania ryzykiem w firmie. I warto pamiętać, że zarządzanie ryzykiem jest bezpośrednio powiązane z zarządzaniem ciągłością działania firmy oraz zarządzaniem kryzysowym. W zasadzie ja cały czas powtarzam, w firmie nie tyle mamy zarządzanie kryzysowe, co mamy zarządzanie reagowaniem kryzysowym. I tego wszystkiego można się nauczyć. Na przykład na podstawowym kursie CCSIF, na który bardzo serdecznie zapraszam Ciebie, Twoich pracowników, przyjaciół, kontrahentów, a nawet konkurentów, bo czemu nie? <laughs> zapraszam serdecznie. Natomiast zanim nadejdzie kurs, to w poniedziałek 5 lipca o godzinie 20 czasu polskiego widzimy się na webinarze ze mną live online <laughs> jak żeby inaczej skrotał webinar na którym opowiem yy, w ciekawy sposób o koncepcji CSI czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu Corporate Security Intelligence opowiem o systemie certyfikacji jaki tworzę i opowiem o tym kursie który właśnie nadchodzi kursie podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI CCSIFF jak Fundamentals bardzo serdecznie zapraszam nie tylko na kurs ale na webinar on jest całkowicie za darmo, nie musisz się rejestrować, wystarczy, że włączysz, wejdziesz, skróty wszystkie do tego, yy, do tego wydarzenia, wspaniałego, świetnego wydarzenia znajdziesz zarówno na YouTube pod tym odcinkiem Szpiegu Life'a, jak i wszędzie, gdzie tylko można, ja je już wrzucam, wrzucam je również, wyślę je również newsletterem, bo chciałbym, Abyś nie przegapił, nie przegapił tego, bo szkoda. Naprawdę będzie kawał fajnego materiału, wiedzy i myślę, że bardzo ciekawe spotkanie. Na dziś tyle. Życzę miłego, energetyzującego, energetycznego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!